Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj pokażemy Wam Arizonę, Nevadę i mam tutaj pomocnika, który będzie razem ze mną opowiadać, co warto zwiedzić w Arizonie, prawda? Tak. Punkt jeden to zdrowe śniadanie w Vegas. Tak, to nie oksymoron, to się zdarza. Co prawda trzeba wyjechać 25 minut od, ale jesteśmy i miejscóweczka bardzo fajna. Nie dość, że ceny warszawskie, co w Vegas, też jest oksymoronem razy 3, to jeszcze wygląda na zdrowe. Czy takie przyjdzie do stolika? Zobaczymy za chwilę. Spędziliśmy w Vegas 2 noce i marzyliśmy w każdej minucie, żeby jak najszybciej już ten przybytek opuścić. Ciekawa sprawa, Vegas z Dareczkiem byliśmy regularnie od 2015, począwszy od moich urodzin. Podczas tego pobytu dotarło do mnie, że tam się nic nie zmienia. Zmieniają się tylko ceny, idą w górę, ale nie zmieniają się miejsca, gdzie na przykład można byłoby zjeść zdrowo. Nie zmieniają się rodzaje atrakcji, muzyka jest cały czas ta sama. I wiecie, w porównaniu na przykład do takiego Dubaju, moim zdaniem możemy doczekać tego, że za 30 lat Dubaj zje Vegas właśnie przez to, że idzie z duchem czasu. I dobre. Śniadanie okazało się i zdrowe, i smaczne, i przystępne cenowo. Po pysznym śniadaniu, jak dobrze zjeść Vegas pyszne śniadanie, pojechaliśmy wprost do Tamy Hoovera i patrzcie, jak to wygląda. No jest na czym oko zawiesić. Jak można spotkać na Tamie Hoovera ziomków z Polski, którzy dodatkowo jeszcze znają nasz kanał, ale to miłe. Potęga umysłu ludzkiego. Inżynieria ekstremalna zawsze przypomina mi, jak daleko zaszliśmy jako ludzkość. Tama Hoovera jest w wysokości 2 boisk piłkarskich. Do jej budowy użyto tyle betonu, że wystarczyłoby na wylanie chodnika wokół całego równika ziemskiego. Taka ilość betonu powinna stygnąć przez 125 lat, ale dzięki pomysłowości inżynierów zbudowano gigantyczną kostkarkę, która dostarczała 1000 ton lodu dziennie. Dzięki czemu beton wystygł w przeciągu 2 miesięcy i wtedy też ukończono całą budowę. Co ciekawe, akurat w terminie zaplanowanej budowy nadeszła fala upałów, która zaskoczyła nawet pustynną Nevadę. Temperatura powietrza dochodziła do 50 stopni, a w wierconych tunelach nawet do 60. Trzeba tylko tak, żeby było nogi i w tle, żeby było widać ten most. Nie ucinamy nogi. Ale brzydko. Brzydko, bo na połówce. Co? Gdzie? Gdzie wchodzę? Po co tu przyjechaliśmy? Zosia już wie. Mama podniosła i już widać, o co chodzi. Oto cała ta afera. No? Ja mam pytanie do mężczyzn. Wiecie, wasze logiczne... Tu nie ma mężczyzn. Umysły. Powiedzcie mi, z ilu baryłek została zbudowana Tama Hoovera? Baryłek asfaltu, przypominam, że baryłka w Stanach to od 30 do 40 galonów. A galon to, przypominam, 3,7. Z żadnej baryłki asfaltu. Chodzi o ilość. No, mówię, z żadnej. Nie zgadzam się z tobą. No, asfaltu. Dobra, betonu, ale się czuję. No Jacka! Podpowiem wam, to będzie A, B, C, D, jak w milionerach. 500 000? 1,5? 4? Czy 5 milionów baryłek? 4. Zgadłeś, skąd ty to wiesz? Dlaczego ty zawsze znasz odpowiedzi na te pytania? Zawsze. 5 milionów! Tej laseczki fajnie zobaczyć jelenia, co na żywo. Pierwsze miejsce, które wybraliśmy do zapoznania się z tym przecudownym parkiem narodowym, to Watchman Trail na południowym wejściu. Niestety jesteśmy spóźnieni jakieś 2 godziny. W związku z powyższym chyba musimy odpuścić sobie ten trail, bo pierwsza, co nam powiedziała pani tutaj rządząca Rangers, że jeżeli nie mamy latarek, to głupio iść.
No i Zadarku, jaka alternatywa? Alternatywa trzecie. Moje szóste. Twoje czwarte, jeśli policzyć to z tyłu. A to jest nasza pani ranger, która nam rządziła, radziła. Ja uwielbiam, jak oni są pięknie ubrani. Chodź, ciocia! Urywa. Czy już urwało? Urwało. Jeszcze się ciągnie. To jest przez niektórych nazywany najpiękniejszym parkiem w całych Stanach. Żeby go zwiedzić, to trzeba mieć i zdrowie, i czas. Jest wielkości dwóch Wielkopolsk. Tak, mam nadzieję, że dobrze to odmieniam. Już żałuję i mam FOMO, że stąd jutro wyjeżdżamy. Różowo-czerwona ziemia i zieleń. Pod postacią zielonych kaktusów, zielonej trawy. Jak to wszystko pięknie wygląda. Trochę się gacio, obsrały. To z wrażenia na ten piękny park. Zobacz, jak zaglądam. Widzę, że sobie rikszę załatwiłaś. Co mi to was? No przecież ktoś musi kręcić, nie? Bądź kolega. No jestem. Z ciotką się nie bój. Ciotka zawsze na głowę leci. Gdzie to nie leci? Tam jest. Panie, już sobie poszedł. Chodźmy na tą górę. Niedźwiedzie. Gdzie niedźwiedzie? Tu, na wprost. Dziewczyny pobiegły szukać 117. I oceniły przyczepy jako luksusowe. Nie ma co płakać, to nie kupa. Jest okej, okay. To nie kanalizacja. Ja cię! Jezu, no przyczepa na kartę. No, idziesz Tośka, ej, pokaż to wszystkim, jak wygląda nasza przyczepa. Taleta. Wow. Nie, mam tylko na dwie osoby to łóżko. Wow. Tak, a oprócz tego jest namiot na cztery. Na co? Wow. O kurde, jak w Sheratonie. Chyba została i jest tydzień. No, ja też. A wujo na pewno wsadza konserwy. Nie, wodę wsadzam na wieczór. Lampeczki na USB. Sąsiedzie. Jezu, mogliśmy tu przyjechać naprawdę. Posiedzieć od 15. A co to za panienka z okienka? Doświetlam na. Spodziewaliśmy się, że tu będzie z 13 stopni. W sumie tak pokazywało, no przecież nie wymyśliłam sobie tego. Tak, siedzimy sobie prawie że na golaska albo na pół golaska i jest mega przyjemnie. Dzisiaj kolejne przygody. Zjedziłko. W końcu po 4 dniach dzieci padły i nie budzą nas wcześniej. Tutaj chyba też się nikt nie zabiera do wstawania. Jakieś oznaki życia. I teraz po prostu się, o, połóż. Dobra. Wow. Powiedzieć, że to było głupio, to jakby nie powiedzieć nic. Jak się okazuje, Zion National Park, tak jak Dariusz słusznie sobie wczoraj żartował, to dom dla wielu dzikich zwierząt. Węży, pumy, mountain lion i takich innych. A my w klapkach. Po kaktusach, martwiąc się o kaktusy, a tam takie dziury były w ziemi. I Dariusz mówi, o, pewnie to są węże, uważajcie, a my... Dobrze, że wpadliśmy na to, żeby dzieciaki znieść potem na plecach. No i co? Jedziemy dalej.
Jest to tama dwukrotnie mniejsza niż ta, którą widzieliśmy wcześniej. Tama Hoovera, ale wciąż, przyznacie, ogromna i robi ogromne wrażenie. Ja nie wiem, to jakiś, kurde, ja mam fart w życiu, nie? Najpierw żona, później łódka sama. Okazało się, że są dwie bardzo busy łódki. I ta trzecia, ta nasza. Prawie, że prywatna. Marzenie, żeby się zatrzymać parę nocy w Grand Canyonie. To akurat Glen Canyon, ale myślę, że wrażenia będą podobne. A tu mamy głowę wilka, który wyje. Tym razem do słońca, bo księżyca jeszcze nie ma. Proszę, jaki ładny to jest. No jest. Powiedzieć wali amoniakiem, to jakby nie powiedzieć nic. Chłodno? A, przyjdzie do mnie, będziecie mnie kapać. I przytulacie się do cioci mocno. Coś tu na długo. Nie czujesz? Co ty gadasz? Aż taka zimna? Po co mam wchodzić? Uwierzę ci na słowo. Moczysz głowę? Taki. Ej, odczuj musytość. Nie czuć tych. Oddychaj, oddychaj. Wychodzi, już główkę widać. No. Mega! O kurde! Płatki coś spadło. Grosz. I można sobie rozbić namiocik. Kto powiedział, że dzieci się nie przydają na wyjeździe? Proszę uprzejmie, jaki chodzący, a w zasadzie leżący, rozkładany stolik. Tam jest punkt widokowy, Horseshoe, i tam właśnie za chwilę będziemy. O tam. To, co wyłudziłaby cię na filmie. Tam. Obejrzeliśmy Horseshoe Bend z pozycji wody, a następnego dnia z pozycji skarpy, punktu widokowego, na który wybrałyśmy się o wschodzie słońca w okrojonym składzie. Czy warto zrywać się, skoro świt? Zdecydowanie. To jedyny moment, kiedy na Horseshoe Bend nie będzie tłumu. To jedyne, co na chwilę obecną zobaczymy, ponieważ wjazd kosztuje 10 dolców, National Karta do National Parków nie działa, Apple Pay nie działa, więc szybko wracamy po 10 dolców. Thank you. Horseshoe Bend to symbol północnej Arizony i codziennie ściąga 4000 turystów, co nam daje 2 miliony rocznie osób, które chcą zobaczyć ten cudowny widok na żywo.